tutaj. Sugar Peter 2, Mike Sugar Alpha. Sierra Papa 2, Mike Sugar Alpha. A to jest jeszcze, tego kraju już w ogóle nie ma, nie? Czechosłowacji. To jest 87 rok. Rwanda, Hongkong. Proszę pana, Botswana, Urugwaj, Finlandia, Togo, wyspy Togo, cztery, to jest stacja w Genewie, Słowenia, Japonia, tam kurde różne, Grecja, polska baza w Divanii, tam w Iraku, to jest tam polscy żołnierze nadają z tej bazy, nie? Amatur Radio tam akurat Irak, nie? Oman, Butan, Japonia, Tajlandia, Indonezja, Arabia tam, Senegal, a tu mam akurat tutaj jeszcze o Senegal, Bogota, Bangladesz, Chile, to jest San Marino, kurde, nie, to jest San Marino, Emiraty Arabskie, Australia, Montenegro, Wenezuela, Libia. Także proszę pana, to akurat mówię, nie mam powkładane, ale aha, to jest czeska stacja teraz. Tutaj co to jest, to nie wiem. 5T to jest co to jest? Aman. A to kurde jakiś, czekaj, co to jest w ogóle, bo nawet nie wiem co to jest. A to widzisz, tu jest Mauretania, o widzisz, Mauretania. Wyspy jeszcze między innymi. Karty. Trzy Yankee 0, Pater Island, to jest... Tą kartkę to nie każdy w Polsce ma w ogóle. Bo to była jedna wyprawa, która była... Ta wyspa to jest tylko lodowiec. Tam tylko pingwiny mieszkają.
No i to był i Polak był na tej wyprawie, on się nazywa, o tu jest, o. Na tej wyprawie był Polak Robert, o, ten Robert w gościu tu był, zresztą poseł na Sejm, on na tej wyprawie, to jest wyspa, która, oni tam byli parę tygodni, nie, czy parę, dwa tygodnie bodajże, to jest lodowiec, tam nie ma nic, życia żadnego, ale jest jako oddzielny kraj i tej kartki w Polsce nie każdy ma i nie będzie już wyprawy na tę wyspę, prawdopodobnie. A to są wyspy gdzieś na Pacyfiku na przykład. Rodriguez, wyspa też, Nauru, to jest wyspa na Pacyfiku, Malta, Tivol, to też wyspa na Pacyfiku jest, ZK, Tetlau, to jest też wyspa nad Pacyfiku, Palau, to też na Pacyfiku wyspy są, no tam jest akurat tutaj stan, tu nie jest żadna odległość. Nowa Kaledonia, wyspa, to jest od, kartka od tego, od kolegi króla Hiszpanii, Juana Carlosa. On jest tylko falowcem. India. A powiedz takie, takie lepsze hobby, które silniejsze dla ciebie? Krótkofalarstwo czy elektronika? Krótkofalarstwem to się od klasy 5 szkoły podstawowej zajmuję. Pierwszy odbiornik skonstruowałem, znaczy skonstruowałem, złożyłem w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 na Szwederowie, będąc w klasie 6 szkoły podstawowej. Super taką, znaczy z pojedynczą przemianą częstotliwości, taką hamodynę. O, patrz, Nauru. I stamtąd też między innymi. Może później przez wojsko i... Ale elektronika szybciej była? Znaczy się interesowałem elektroniką, no tak wiesz, bez tego to też nie, bez tego, nie, CT, Portugalia, no tam Tajwan. No tutaj są jakieś Kanady, to jest bardzo ciekawa kartka, to jest ziemia Franciszka Józefa, to jest ruska posiadłość tam, RF1, to jest tu na północy, daleko na północy, nie, Faroe Island, tutaj wyspy San Martin, są tam takie wyspy, można powiedzieć, VK, to jest australijska wyspa. Shire Oceania. Teraz jeżeli ja miałbym mieć swoją kartkę wyrobioną, no. Moim numerem, to co bym miał z logiem Bydgoszczy? Co chcesz, ty możesz o taką kartkę mieć, o, na przykład z SV8, to jest jakiś tam Shire, to jest grecka wyspa, ale to gość z Niemiec nadaje, widzisz? To jest Niemiec, ale on nadaje z tego regionu świata, widzisz, dlatego się łamie. Ten region świata, skąd on jest, i on się łamie przez swój znak. Ale to jest akurat tu, nie? Bo w Nasibie, o, Szeszele, proszę pana, Jersey, Irlandia, irlandzka wyspa. To są same wyspy, nie? Tam, kurde, jakieś tam, nie wiem, co to jest nawet, kurde. Nie, Szkotland. To ile trzeba było czasu, żeby zapełnić ten cały album na przykład? Znaczy, to nie jest zapełniony album, bo ja ci mówię. No bo tak, ja on w 90% jest zapełniony. To jest 20 lat pracy, kurde. Znaczy to można prędzej zrobić, ale ja akurat tak, to wiesz, te 260 krajów robiłem prawie 20 lat przeszło. Nie? Bo były, są takie rodzaje, o proszę bardzo, tutaj takie tam różne pierdoły, Japończyki, najbardziej ciekawe kraje, Malediwy. No to już miałem, to tam już są takie wieś, powtarzające się niektóre, tylko że ciekawe kraje są. O, tu jest bardzo do, to jest też VK9 DWX, to jest Willis Island, to jest ścisły rezerwat przyrody, tam raz tylko na jaki akurat była wyprawa. I tam w 2008 roku oni tam tego, ja tym łączność zrobiłem, nie? Tu masz Nowa Kaledonia, Baleary, to jest to też jakieś afrykańskie 5-8, Madagaskar, o, Madagaskar. Znaczy generalnie tu wyspy są same, nie? Telementy Island, KH0,
To są wyspy Spine, to jest na Pacyfiku wyspy są, nie? Tutaj na przykład, nie, ja mówię o tym. No tutaj akurat Salomony, Salomon Island. Ty, Salomon, to jest moja rodzina, ty. Salomon Island, to jest twoja rodzina. No moja rodzina, ty. Moja, no. moja mama no. Z domu to jest Salomon. Palau, V8, Borneo. No i tam dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nie mam wszystkich tutaj włożonych, bo mówię tutaj. Generalnie rzecz biorąc, wiesz, ja żadnych tam, wiesz, tylko dla siebie mam. Sławek, ja dla ciebie zrobię film, zrobię ci to na pamiątkę, no. Nie? Mm-hmm. Byś miał, to jakbyś chciał mieć na płycie nawet, dla ciebie zrobię to. No, no nie ma sprawy. No tak. Sławku, masz tutaj trochę sprzętu, tutaj zrobimy. Możesz pokazać końcówkę mocy, która. Gdzie to, no gdzie no, zademonstruję, ale ja może zacznę od starych radii, od legendy CB, znanych radii. Pana, między innymi prezydenta, różnych modeli starego typu, tutaj i tutaj widzieliśmy takie... To jest radio kultowe, tamto. To? No. O, tutaj. Taki klasyk, kurczę, amerykański, taki moim zdaniem to na moje taki... To są radia, które mają wygląd i duszę. No. Jak Mercedes i BMW? No. 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 I tutaj cały świat, tutaj sąsiada mojego serdecznego. No. I to tutaj... są końcówki mocy, 3 kW mocy. Musisz pokazać, jak to wygląda. W budowie teraz aktualnie. Z bliska zobaczymy, tutaj każdy ten parametr, jeżeli coś będzie widać tutaj na mojej takiej niezwykłej komórce. Coś tam będzie widać, bo ja ostatnio robiłem filmik i coś tam widać. Trójfazowy, zasilanie trójfazowe, to nie jest z sieci normalnej takiej. To jest zasilacz średnich napięć, 300 amp tu masz. 220, 350 V, 100 minus, 227 minus. A tam jest 3000, to jest 3000 V tam z tego zasilacza idzie. Czyli 3 kV na lampę. Na tą lampę tutaj, no, możesz pokazać. Ta lampa tutaj siedzi, to jest druga końcówka mocy. Ta lampa tutaj siedzi. Może spokój. To jest przerabiana ta pomoc. To jest lampa mocy. Nadawcza GU43B. To są kondensatory próżniowe. Wysokonapięciowe do 15 kV. Tam jest jeszcze większy, tamtej strony może nie sfilmować. A, ten tutaj. No. Tutaj. A, szympany ma tamte. No nie, tam akurat są wyjęte. Nie, nie, tam akurat są tam wyjęte. No, no, to są kondensatory, nie? To jest driver, który sam daje driver tutaj. W tej... Z wariometrem. On może bardzo dobrze, on daje około 40 W na CB. Można używać to. Ale sam driver z wariometrem. Takim no, do strojenia anteny. Zajebista rzecz. No tak to wygląda, proszę pana. No dobra, to by było na tyle, proszę pana. To by było na tyle. Ale ten burdel tu mi tu nie tego. Nie, nie, nie. Każdy by chciał mieć taki burdel, kurczę, w garażu przynajmniej, czy jak, bo w takim burdelu to przynajmniej jest jakiś miły spędzony czas. Mm-hmm. Sterowanie to jest radiostacja R140. Pełen automat na 10 falach, można sobie stroić to. To wygląda w ten sposób, że po prostu się zestraja normalnie automatycznie samo z nadajnika. Kurde, mama. Przepraszam, to tak idzie. Tu programujesz sobie fale. Te fale, co tutaj masz, różne częstotliwości, na przykład pasmo CB 11 metrów, że wchodzi w ten obszar. I zakres tak samo masz. No, piąty zakres to jest. Od 16 mega do 30 mega, nie? I tu sobie normalnie
kołkujesz to, on automatycznie do obojętniejakiej anteny się stroi. Automatycznie, sam. Nie musisz nic robić. Tylko wciskasz taki przycisk i on się automatycznie stroi. Na 26, na przykład ja sobie zestroić 10 fal na 26, na 26, na przykład 27, 39, 390, na 27, 300, na 27, na 240, wiesz, on to ci wszystko, tylko przyciśniesz przycisk i on automatycznie się stroi na tą falę. Z twoją anteną, tą aktualnie, którą masz podłączoną. Kapujesz? Myślę, że tak. Myślę, że coś z tego będzie. No. Co człowiek się całe życie uczy, a i tak głupio umrze. No. To są zasilacze, mówię, to jest trójfazowe zasilacze, to jest zasilane z sieci, z siły, bo moc 3 kW, które można wycisnąć z tych wzmacniaczy, na jednej fazie, no niestety, ale jedna faza nie daje rady. No 1,5 kW to jeszcze wyciśnie. Czyli używając tego czegoś w mieszkaniu, w bloku, to jest nierealne. No tak, bo musisz zabezpieczenia mieć wyższe. Co najmniej te 30-amperowe zabezpieczenia. Ty masz 16 w domu. Bo może 3 kW mogą ci nie uciągnąć, bo on pobiera z sieci więcej jak 10 kW wtedy, nie? Więcej. W momencie, wiesz, moc prasy, nie? Bo on ma 3 kW mocy wyjściowej, ale pobiera z sieci więcej po prostu, nie? Żeby tą moc oddać. To nie jest tak, jak wy tam pierdolicie, że to na przykład coś z czegoś musi pobrać po prostu, no. Moc, żeby oddać tą moc, nie? Tu możesz na tym wzmacniaczu pracować rzeczywiście 1,5 kW w AM-ie. Wiesz, co to jest 1,5 kW w AM-ie? Ono ma mocy admisyjnej. Czyli maksymalnie można 1,5 kW z niej wyciągnąć, nie? Ale chociażby nawet 500 W albo 600 W w AM-ie, gdzie tu spokojnie można wycisnąć z niej, no to kurwa tutaj nikt nie gada. Ja nośno nawet postawię, to tam masz kurwa w całej Bydgoszczy i w okolicach kurwa jest cisza. Pisk. Pisk. Niech nic nie gada. Chyba, że jesteś tak między sobą, tam 15 metrów między samochodami, to byś sobie pogadał. Ale jak jesteś na dalszej odległości, to tam nie masz szans żadnych. No, tak to widzisz wygląda. To są urządzenia wojskowe z byłego demobilu, nie? Są kupione, one są przerabiane. A znaczy one są przerabiane akurat nie na pasmo 11 metrów, tylko na inne sprawy, nie? Ja tu w ogóle się nie łapię, o co tu chodzi w ogóle, kurde. Taka kasza z mlekiem, że o co tu chodzi w ogóle. No, to jest całe automaty, to są BMZ-y, to właśnie to są... Jakby się coś teraz spaliło tutaj, w tym czymś, na przykład. Jesteś w stanie tego to zlokalizować i naprawić? No, a co ja tu robię? A co ja tu robię, Benek, powiedz? No, to po to ja tu jestem, kurde, nie? No tak. Ja to robię dla siebie, bo to... Ale jestem ciekaw, kurczę, jakby teraz to... No, zepsuło mi się. Ja na tym jestem. Mam to po prostu w moim posiadaniu. No i co? I zanoszę do naprawy do... Tutaj do RTV na Nakielską. Ja jestem ciekaw i zareagowania w ogóle. Co? Ci nikt nie naprawił, powiedziesz, to kurwa na złą masz wyrzucić. No, lampy to siedzą takie, jak tu widzisz. No. A poza tym mam ten wzmacniacz, wiesz, na takich lampach jeszcze, nie? Ale to widziałeś, nie? A pokaż jeszcze tam te lampy, co u ciebie w tamtym pomieszczeniu leżą, te na oknie. No. Tam pójdziemy jeszcze złożyć, co? Póki jeszcze no. Bateria mi tutaj, kurde, żeby już nie siadła. To są lampy. Ty, bo takie w życiu, tamte ostatnim razem, jak tu byłem u ciebie, to widziałem taką lampę. Tu zapal światło. O, to są lampy konkretne. To jest, kurczę, w Rubinie w 714 nie było czegoś takiego. No, możesz pokazać flaszkę, kurwa, jaka to jest duża lampa. Ty, no kurczę, flaszka 1,5 litra, przy tym to jest pikuś, pan pikuś, jak to się mówi. No, a tutaj serdecznie sąsiad z tego czegoś nadaje. O, tutaj, i tu mogę pokazać. O, proszę.
przykład. Monitor twój. Widać, ale nie słychać. Widać, ale nie słychać. Nie będzie słychać. Jest... Nic nie ma. Cisza. To włącz to, co słychać. Gdzieś tam, kurczę, na boku, co czymś tam, wiesz. A teraz przełączamy anteny? Tak. Anteny. Czyli z dipola na przykład na 2 metry i tego typu? No nie, nie. Tu masz... Flica GP30, tu masz kierunkową antenę, a tu masz taki tam na 50 mega taki tam GP. Aha, bo tu mam tłumik wrzucony. No, tu możesz zademonstrować jakąś tam, nie wiem, łączność, jakąś tam, coś tam było, żeby było coś. Nie, nie będę demonstrował, bo to nie ma sensu tutaj. To mogę pokazać, jak chodzi. No nie ma, bo o tej porze to jest dość późna pora, także tutaj nikt nie gada. Nie? Nawet nie ma propagacji, bo nawet na tych bokach tak zwanych, jakby to mówić. Jeszcze zobaczy mapa, proszę bardzo, i trochę lektury tutaj, o, trochę broszurek. No i to robimy na tyle. Najwyżej się zobaczyć, jak lampy. Mogę nawet włączyć te lampy, żebyś widział, jak tylko trochę światła byś musiał włączyć, założyć, żeby to było coś tam było widać. Ale nie spali się? Nic? Nie. O, to mi się podoba. Coś pięknego. Jedna lampa. Druga lampa. To jest teraz ta lampa, to byśmy świadom, powiedz no, do czego i ile mocy, co i jak. To jest prawie 3,5 kW. To są T04 przez 20 triody mocy, one w zgrzewarkach. One aktualnie są niepodłączone, bo one się wyżarzają, nie? One nie są w układzie, nie? One aktualnie tylko i wyłącznie są wyżarzone. Coś tam będzie widać. Kondensator, który możesz pokazać. No, możesz światło zobaczyć. O, teraz coś lepiej widać. Jeszcze może powtórzymy jeszcze raz tamtej strony. Tutaj jest cała skrzynka. Nie, no to jest... Wielkości 1,70 m. Nie, nie, no bo to jest taka, no nie przesadę, no, bo to jest... No ja mam prawie 2 metry, no to ile to może być niż ode mnie? No. Jeszcze raz róbmy tutaj, żeby było... Takich lamp to ja już nie widziałem. To są triady mocy.
No to są takie niuanse. On ten aktualnie jest w przebudowie, ten wzmacniacz. To nie jest wzmacniacz, który chodzi. Pokój nasłuchowy, jak to się mówi, prawie jak w wojsku. Centrum dowodzenia kolegi Sławka. Antenie, jak będziesz miał takie parametry na antenie, to masz idealnie zestrojoną antenę. Idealnie. Od częstotliwości, proszę pana, na przykład 23 przez 26, impedancja anteny, rezystancja czynna 54 ohm anteny, reaktancja 0, SWR jest 1 do 20 na przykład, bo to jest idealne, nie, można powiedzieć, nie? No i teraz o, widzisz, tu sobie mierzysz, kurwa. Tu jest rezystor 50 ohmów, 51 ohmów dokładnie. Jak będziesz miał taką antenę, takie parametry będziesz miał. I wtedy będziesz powiedzieć, że, ma, że masz idealnie zestrojoną antenę. Nie wiedzieliśmy, że teraz nas jest. Proszę pana. A może jest to wspólnie Martiego. 4 miesiące temu, że ja zniknęło sporo pieniędzy, które miały być do na procesie. Wszystko na ten temat, proszę. A teraz on ma tłumienie na tej częstotliwości 8,1 dB to. No ale to nie jest, no jest tylko rezystor, nie? No to jest frekwencja i tak dalej, i tak dalej. No to tam już jest nieważne. Koniec. Koniec lekcji pierwszej przynajmniej na razie.